Cześć, nazywam się Orina Krajewska i mam ogromną przyjemność pokazać Wam dzisiaj zawartość mojej kosmetyczki w jej takim bardzo podstawowym i absolutnie moim ulubionym składzie. Bardzo w ogóle ważne jest dla mnie przy doborze kosmetyków, jeśli mówimy w ogóle o kosmetykach czy beauty, czy pielęgnacyjnych, żeby to było zgodne z jakąś filozofią. I Bobbi Brown to jest taka firma, którą bardzo lubię. Ona się kieruje taką filozofią właśnie naturalnego make-upu, który mi bardzo pasuje. Jeśli tylko mogę, to nie używam make-upu. Ale bardzo lubię rozświetlenie, więc to jest taka moja ulubiona paleta rozświetlająca, która ma zestaw różu, brązu i jeszcze jednego brązu, takiego ciemniejszego. I używam tego tak na powiedzmy na całą twarz, nie tylko na policzki, ale żeby się w ogóle rozświetlić. Bardzo lubię też podkreślać brwi w naturalny sposób. Tutaj jest taka maskara do brwi, od której też jestem uzależniona, którą bardzo lubię, która jest w naturalnym kolorze. Korektor, który też bardzo lubię, to jest korektor, którym się poznałam na planie zdjęciowym i właściwie większość charakteryzatorów z niego korzysta. Jeśli są jakieś niedoskonałości, to naprawdę on fantastycznie kryje. Jest mega wydajny, więc ja już chyba ten korektor mam, nie wiem, z 2 lata, a zużyłam 1/10. A jeśli chodzi o podkład, jest bardzo fajny podkład, który już właściwie mi się kończy, widać, że już jest bardzo taki zmęczony. To jest podkład AA, wegański, bo to też jest bardzo dla mnie ważne, żeby starać się, gdzie tylko mogę, używać wegańskich produktów organicznych, naturalnych, ekologicznych. Jeżeli na przykład czuję, że mam trochę skórę taką zmęczoną, że jestem w ogóle wymęczona, to używam takiego podkładu, plus rozświetlenia. Bardzo też jest dla mnie ważna aromaterapia. Absolutnie wierzę w jej lecznicze działanie, ale też w takie, powiedzmy, relaksacyjne. Tu jest taki balsam do ciała niesamowity. Naprawdę jest bardzo uzależniający. Pięknie pachnie mango, tak cytrusowo, ale nie słodko, tylko tak ja lubię w ogóle wytrawne zapachy, więc on jest taki... O Jezu, on jest do zjedzenia. To jest taki balsam firmy Lush Botanicals, który już mam któryś raz. Francuska firma, też w 100% naturalna, też przepięknie pachnąca, Decléor. To jest taki balsam, też w ogóle bardzo mało go zostało, jak widać. I też pięknie pachnie, też dosyć cytrusowo. Jego można używać bardzo malutko, on jest bardzo gęsty, bardzo taki tłusty, więc to jest taki balsam na noc, niesamowicie odżywczy. Ja mam skórę bardzo suchą, więc potrzebuję dużo nawilżenia, dużo natłuszczenia i ten balsam w ogóle mnie tak koi do snu, naprawdę, on jest super. No i teraz tak, przechodzimy do firmy, którą bardzo cenię, która jest polską firmą, to jest firma Purité. To jest bardzo ważna rzecz, bardzo, i uważam, że bardzo ważne jest to też o tym powiedzieć, bo zrezygnowałam z dezodorantów, które mają aluminium. To jest taki krem, deokrem, to się nazywa deocream. On jest na bazie sody, z tego co pamiętam, oczyszczonej. Naprawdę jestem zaskoczona, jak bardzo skuteczny jest i nakłada się go codziennie tak jak dezodorant, więc nie zawiera tego aluminium, nie zawiera żadnych chemikaliów, które codziennie jednak, pamiętajmy, że codziennie czego używamy, przez skórę przechodzi prosto do naszego obiegu i do ciała. Druga rzecz to jest też uzależniająca mgiełka, uwielbiam ją. Ona jest bardzo odświeżająca, szczególnie teraz, kiedy jest jeszcze ciepło. Na zmęczoną skórę, właściwie ja, ten toner, on już właściwie już go nie ma, ale noszę go praktycznie cały czas ze sobą. To są moje ukochane perfumy, bez których nie mogę żyć naprawdę. To jest Patchouli Absolue Toma Forda. Bardzo dużo osób mi mówi, właściwie nawet wczoraj ktoś mnie zaczepił w knajpie i powiedział, że bardzo ładnie pachnę i czym pachnę, więc czuję, że to jest po prostu zapach, który jakoś tam się ze mną komponuje i bardzo, bardzo się z nim identyfikuję. Nie będę nosić oczywiście cały czas Toma Forda ze sobą, więc taką alternatywę mam. Mam taki olejek firmy doTERRA, którą bardzo polecam, ponieważ jest to jedna z niewielu firm, które wyrabiają absolutnie organiczne, naturalne olejki eteryczne. No i mam tutaj taki bardzo skondensowany olejek patchouli, więc noszę go ze sobą w torebce. Jeżeli na przykład już czuję, że nie wiem, nie pachnę albo zapomniałam się poperfumować, to zawsze mam ten naturalny olejek. To jest super scrub, uwielbiam ten peeling. To są, w ogóle bardzo lubię peelingi pod prysznicem, które są szybkie, ale od razu zostawiają taką skórę gładką. One to jest peeling kawowy, czyli naturalny. Naprawdę bardzo, bardzo go polecam, bardzo lubię te peelingi. To jest firma z firmy Bodyboom.
Włosy też są dla mnie bardzo ważne. Mam z natury suche bardzo włosy i łamliwe. I zdecydowałam się dzisiaj przynieść taką kurację, w której akurat jestem w trakcie. To jest kuracja Balmain, która jest na bazie protein jedwabnych i kwasu bursztynowego. I ona bardzo fajnie odbudowuje taką strukturę włosa. Więc pierwsze akurat dostałam od mojego fryzjera, ale potem kolejne można już robić samemu w domu, to jest 5-tygodniowa kuracja. Takie malutkie kapsułki nakłada się po myciu szamponem od góry do dołu, potem 15 minut, ja tu proszę 20, można nawet potrzymać. I potem standardowo odżywkę. I to jest naprawdę bardzo regenerujące, szczególnie do takich zmęczonych włosów, które są wymęczone. No ja często mi się zdarza, nie wiem, być albo na sesjach, albo na planie i czuję, że przy mojej strukturze włosów muszę naprawdę o nie dbać. Od mojego urodzenia. Książka, którą napisałam, jedna z największych przygód życia, które przeżyłam i która zapoczątkowała absolutnie niesamowity rozdział w moim życiu. Wyspać się. Myślę, że nie ma gwarancji, ale że mamy absolutnie wpływ na jakość swojego życia i na to, żeby do tej długowieczności dążyć, a wszystkimi sposobami takimi zdrowymi, naturalnymi i samoświadomością, poprawianiem jakości swojego życia jesteśmy w stanie bardzo dużo zmienić. Jestem szczęśliwa.